Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony witam was w nowej serii z gry World of Horror. Moi drodzy, zapowiadałem wam tą grę już bardzo, bardzo dawno. Tylko zapowiadałem wam oprócz tego jeszcze spolszczenie tej gry. No i jak widzicie, teoretycznie spolszczenie mamy. Teoretycznie, bo zostało mi jeszcze 1,5 plików z 10 bodajże, czy z 12 do przetłumaczenia. Więc oczywiście jeszcze tutaj zdarzają się teksty, które są nieprzetłumaczone, aczkolwiek to jest i tak już bardzo mały procent. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest bardzo mały procent. Większość rzeczy powinno być już przetłumaczone. Tylko wiadomo, no w tych tłumaczeniach mogą znajdować się różne błędy. Tak samo jak widzicie tutaj Undefined, to jest z tego powodu, iż w wersji angielskiej jest połączony język japoński i angielski. Nie wiem, czemu tak twórcy zrobili, w innych tego nie było. No i ja, idąc tym tropem, chciałem sobie delikatnie te pliki odciążyć i skasowałem te japońskie pliki. I po prostu tutaj te japońskie znaczki, które powinny być, no niestety ich w tej chwili nie ma. No i jak widzicie, nawet aktualizacje są w teorii zrobione, więc no mamy to. Mamy to, zobaczymy, ile rzeczy jeszcze będzie trzeba prawie czego przetłumaczyć. No i oczywiście po zakończonej serii również wam to tłumaczenie udostępnię bez żadnego problemu, bez żadnej opłaty. Jest to całkowicie zrobione przeze mnie, więc no raczej nie będzie tego problemu. Dobra, zacznijmy nową historię. Chcesz dostosować wygląd swojej następnej rozgrywki? Do wyboru jest wiele palet kolorów i trybów wyświetlania. Oczywiście weźmiemy sobie 2 bit, żeby delikatnie sobie to przecieniować. No i może jakiś sobie kolorek nawet wybierzemy. Tak delikatnie coś? Może nie takie aż. Może nie aż takie. No, to może być ciężko z tymi kolorami. Dobra, tak przynajmniej, żeby delikatnie się rozróżniało. Chociaż nie wiem, czy to nie jest zamglone. O! Ten tryb mi się bardzo podoba. Dobra, bierzemy ten. Okej, okay. Jeśli po raz pierwszy grasz w World of Horror, zalecamy rozpoczęcie od opcji mrożąca krew w żyłach historia szkolnych nożyczek. Zanim spróbujesz bardziej złożonych rozgrywek, oczywiście weźmiemy sobie tę historię. Mały fragment standardowej rozgrywki prezentujący jedną z dostępnych zagadek. Okej. Okay. Miasto Shiokawa, Japonia, 1980 któryś. Coś dziwnego dzieje się w naszym mieście. Nocą w lesie można zobaczyć postacie w szatach. Znikają ludzie. Obrzydliwe stworzenia terroryzują wybrzeże. Szybki postęp technologiczny współczesnej ery przynosi komfort, ale także nowe nieznane zagrożenia. Starzy bogowie, złośliwe istoty, które rządziły ziemią eony temu, budzą się, gdy rzeczywistość zaczyna się rozpadać. Uzbrojony w wskazówki, zaklęcia i swoje słabnące zdrowie psychiczne, będziesz badać tajemnice w całym mieście i poza nim. Stary pociąg zwalnia i zatrzymuje się na ostatniej stacji. Koniec świata jest bliski, a ty w końcu dotarłeś do skazanego na zagładę miasta. Okej. Okay. No i mamy. Mamy to w teorii. Widzicie, na przykład tutaj jest jeszcze to nieprzetłumaczone, aczkolwiek raczej z tym problemu nie będzie. Wszystkie też historie nie są potłumaczone. No mówię, tego jest naprawdę masa tekstu tutaj, ale no w większości powinno być już nic. Nawet przetłumaczyłem wszystkie bronie i nie bronie, więc no jest to dosyć istotne dla nas. Widzę, że tutaj jeszcze nie jest przetłumaczone, no ale może na następny odcinek to już ogarnę. Może na następnym odcinku już będziemy mieć full przetłumaczone. Nie miałem zbytnio czasu sobie teraz tego dokończyć, ja to zacząłem już w ogóle w listopadzie chyba. I tak sobie to przeleżało. Przeleżało na moim dysku i naprawdę nie miałem czasu, żeby to zrobić. Dobra, witamy w World of Horror. Tutaj pojawiają się ważne komunikaty. Znalazłeś nowy przedmiot. Prosta brzytwa. Znalazłeś nowy przedmiot, tajaki. Dobra, tylko tak. Osobiście nigdy w to, kochani, nie grałem. Więc nie wiem w ogóle, na czym to tak naprawdę polega. Nie wiem, co my tu będziemy robić. Mimo, iż to tłumaczę, co jest śmieszne. No ale wiecie, język, rzecz uniwersalna, więc raczej się mogłem domyślić z kontekstu tego, co jest tam napisane. No ale okej, dotychczasowa historia. Od tygodni podążasz za dziwnym kultem. Ledwo przeżyliśmy spotkanie z wiedźmą w przedszkolu. To wyścig z czasem i nie możesz spocząć, dopóki nasze miasto nie będzie bezpieczne. Rozpocznij tajemnicę. Mrożąca krew w żyłach historia szkolnych nożyczek. Disconnected, odłączony?
Jakbym tego nie przetłumaczył. Zniknął kolejny chłopiec z twojej szkoły. Plotka głosi, że straszna kobieta powróciła z grobu. Kobieta o najszerszym uśmiechu i najostrzejszymi nożyczkami. Wiedziałeś, że twój przyjaciel coś knuje, kiedy zostawił ci swój notatnik pełen tajemniczych notatek. Mogę odesłać ją tam, gdzie jej miejsce, stwierdził. Okej. No tak, co my tutaj jeszcze mamy? Bo ja, wiecie, nie ogarniam jeszcze UI w ogóle tej gry, co jest ciekawe. Przedmioty zaklęcia status. Widzę, że mamy C disconnected. Po tym, jak on również zniknął, postanowiłeś przestudiować notatnik w poszukiwaniu wskazówek. O tej porze w szkole panuje niesamowita cisza. Okej, okay, dostęp do swojego ekwipunku, do swojej storage, szafki. Widzę, że tutaj się coś nie mieści zbytnio. Pytanie czemu? Eksploruj szkołę, przeprowadza się rytuał. Twój zaginiony przyjaciel zrobił ci notatnik. Szkoda, że tutaj się to jakoś, wiecie, nie chowa. Dziwne. Dobra, zobaczmy, co mamy w ekwipunku. Pamiętnik przyjaciela. Wyciągnąłeś przedmiot z magazynu. Okej. Dziwna, wysoka kobieta śledzi mnie cały dzień. Nie wiem, co jest dalej napisane. Ten znak może na chwilę osłabić demona. Uważaj na linię. Ma rozchowywać się dziwnie. Muszę z nią porozmawiać po zajęciach. No tak, bo to się od prawej do lewej czyta, zacznijmy od tego. Mam nadzieję, że sama nie próbowała tego rytuału. Ukryłem świecę w jednej z sal lekcyjnych. Jutro spróbuję przeprowadzić rytuał. Dobra, dziwna wysoka kobieta śledzi mnie cały dzień. Ten znak może na chwilę osłabić demona. Dobra, to już wiemy, że mamy tu w teorii jakieś wskazówki. Mamy jakiś dziennik. Dobra, zinspektujmy. Inne sceny wydają się nieistotne dla sprawy. Mam nadzieję, że to w porządku. Dobra, nic tu więcej nie mamy. Czyli co, możemy sobie ten pamiętniczek chyba schować, czy nie mogę? Nie mogę. Magazyn wstecz. No dobra. Zobaczmy, co to jest to. Badanie, siłownia. No i tutaj widzę, że już się nie przetłumaczyło. Kiedy wchodzisz na szkolną salę gimnastyczną, zauważasz dziwną czarną lalkę podstawioną pod ścianą. Podejdź bliżej. Potrzebujesz perka anatomia kosowa. Okej, podejdź mi bliżej. Po swoim lepszym osądzeniu zauważasz lalkę. To, co widzisz, sprawia, że zastygasz w bezruchu z przerażenia. To nie jest lalka. Lalka nie jest lalką. Zauważasz malutki ruch bardzo malutkich czarnych pająków, które wypełzają. Zostawiając na wpół białe na wpół zjedzone zwłoki. No i minus 2 rozsądku nam wpada. Dobra, resolve this event. Zerknij na zewnątrz. Błogosławiona kreda. Nie znaleziono świece. Święte świece nie znaleziono, czyli szukamy tego. Zrób szkołę, przeprowadź rytuał. Tego już nie możemy. Rysuj znak. Nie rozumiem. Gdzieś coś przetłumaczył? Odpaki sobie zrobię screena po te 12. Badanie klasa. Okej. Okay. Słyszysz delikatny dźwięk chodzenia na zewnątrz klasy biologicznej. Wewnątrz znajduje się stary model anatomiczny i jego serce bije. To sprawia, że czujesz się trochę chory. Gdzie jest stamina? Znalazłeś dodatkową stronę z pamiętnika swojego przyjaciela. Wygląda na to, że błogosławiona kreda została zostawiona w basenie. Musisz się pospieszyć ją znaleźć. Nie wiem czemu, cały czas mam przerysuj znak. W ogóle widzicie nawet, o której ja to nagrywam. To jest dzisiaj nagrywane, żeby nie było. Wydaje mi się, że coś się tutaj pomyliło strasznie.
Tego nie powinno chyba tu być. Szapki szkolne. Ja sobie ogólnie to ogarnę po nagraniu, bo widocznie możliwe, że gdzieś się pomyliłem tutaj. Zobaczymy. Szafki szkolne. Znaleźli dodatkową stronę z pamiętnika swojego przyjaciela. Okej. Okay. Aha, to już mieliśmy. Musisz ubezpieczyć ją znaleźć, nie powinieneś ponownie ryzykować. No dobra. Brat szkolny. Na dachu znajdujesz... dziewczyna, o której mówił twój przyjaciel. W jednym ręku trzyma torbę. W drugiej zaś... parę zakrojonych tożyczek. O, shit, dobra, to jest ta babka. Powiem wam tak, w ogóle walki to jeszcze nie ruszałem, więc oczywiście będę musiał tłumaczyć całkowicie. No okej. Okay. To jest ta babka z tych koszmarów naszych, czy z tej wiecie. Chodzi mi oczywiście z opowiadań. Dobra, w ciągu każdej tury budujesz sekwencję ataków i ruchów ze swojego obszaru akcji. Gdzie to jest? To jest tu. A, B i tak dalej, okej. Okay. I tu mamy jakąś sekwencję akcji, rozumiem. Za każdym razem, kiedy wypełnisz swoją sekwencję, pasek sekwencji, kliknij, wykonaj sekwencję, żeby zakończyć swoją turę. No dobra, tylko nadal tego nie widzę. Mamy ataki. Mamy ataki offensive actions. Okej. Okay. No to tak. Możemy zatkać nożem, czy nie możemy? Kick. Aha, dobra, to jest to. Musimy po prostu użyć. Czemu ja jej nie mam złożonej? Equip. Aha, nie mamy czasu, żeby... No okej, okay, świetnie. No dobra, sam kick mi został, tak? Alarm sequence. Okej, okay, minus 2 health dostała. No i Maru oczywiście... straszuje cię swoimi speedersami, że tak powiem. Gotuj swój atak. Następny atak ma gwarantowane uderzenie. No kurde, jakbym zakipował sobie tą po prostu brzytwę, to by było dobrze. Zrobimy atak. A support jest jakiś? Aha, to potrzebuje jakiegoś sojusznika. Musimy znaleźć jakąś broń. Czy możemy znaleźć jakąś broń? Tylko czemu nie możemy tego założyć? Ile trzeba? 67. No dobra. Prepare. I to w ten sposób. Gdzie to jest moje życie w ogóle? Dobre pytanie. Dobre pytanie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Wytrzymałość 14. Rozsądek 13. Bo tutaj widzę, że ona cały czas mi coś robi. Ale w teorii... nic poza tym. O, pokonaliśmy Maru, świetnie. Okej. Okay. No dobra, to załóżmy tą broń, jeżeli możemy. No jest prosta brzytwa. Jakie to by było łatwiejsze z tą brzytwą pewnie. Dobra. A, tu musimy przysłać znak. Jaki to był znak? To ja pierdzielę. Trochę pentagram zamazany. Dobra. I pentagram. To był pentagram? Tak. Czy nie, to była gwiazda Dawida. Nie, pentagram, dobrze mówię. Gwiazda Dawida coś innego, kurwa. Tylko to nie jest odwrócony pentagram. To normalny. Tutaj jakieś dziwne znaczki. PPPP. Takie bibi bibi? Takiego nie. Tam kółka chyba nie było. Nie. Taki trójkątny znaczek pseudo.
takiego? Nie. O! No, to może być to. Nie? Ja czegoś nie widzę. A rytuał nie jest gotowy. To jest niby to? Nie, no nie jest to. A może i to? Teraz powinno być poprawnie. Nie rób żartów, przepraszam cię bardzo. No dobra, idziemy dalej. Plac szkolny. Wysoka kobieta z dziwną twarzą i dziwnymi ruchami warg zatrzymujecie. Będę twoją nową nauczycielką biologii. Możesz pomóc mi przenieść kilka rzeczy do mojego nowego biura? Sorry, nie. Nagle łapię twoją rękę. Insist, co znaczy insist? Insist. Nalegać? O, nalegam. Nie chcę. Sprawdzenie szczęścia, sukces, okej. Ta creepy, ten creepy substytut nauczyciela daje ci trochę książek do trzymania. Wśród tych wszystkich tytułów znajdujesz jedną nazwaną Extinction, co znaczy Extinction? Extinction, a wyginięcie ludzkości, okej. Dobrze wiedzieć. Czujesz, że teacher trzyma rękę na twoich plecach. Okej. Jaki był wzór? Ja wiem, jaki był wzór, tylko nie mogę go zrobić. Siłownia. Idziemy dalej. Dobra, pomóżmy jej. Kolejny ekspat. Ten sam tekst. Dźwięk nożyczek staje się coraz głośniejszy. Musisz się pospieszyć. Ugłosowana kreda znaleziono i świece znaleziono? Co? Ej, albo ja to źle potłumaczyłem. Albo ja to źle potłumaczyłem, albo nie wiem. Okej, okay, znalazłeś święte świece w plecaku swojego przyjaciela. Zapaliłeś je zgodnie z instrukcjami z dodatnika. Wszystko gotowe do rytuału. Robisz krok w tył, gdy wijąca się amorficzna masa powoli nabiera kształtu. Wkrótce stają się wysoką, podobną do kobiety istotą o trzech twarzach, połączonych szerokim uśmiechem. Teraz masz szansę walczyć i pokonać ten horror. To także twoja jedyna szansa. Gotuj się do walki. Twisting and twitching. Nie wiem, co znaczy twitching. Twisting and twitching. Kręcanie i drganie. Aha. Skręca i drga. Demoniczna kobieta wchodzi do sali lekcyjnej. Cackling and menacling, nie wiem, co znaczy. Czy jestem piękna? To jest w ogóle historia, to jest bardzo ciekawe, bo to jest ogólnie japońska historia o kobiecie, której ktoś tam wyciął usta, czy wyciął taki, wiecie, kocik ust, pociął jej twarz. I podobno, gdy ona do ciebie kiedykolwiek podejdzie, w japońskim folklorze, i zapyta się ciebie, czy jest piękna, no to jeżeli powiesz, że tak, no to wytnie ci twarz tak samo, jak i ona ma. Jeżeli powiesz, że nie jest piękna, to wtedy cię zabije i tak. I tak naprawdę nie ma zbytnio z tego wyjścia, chyba że powie się, że nie wiem. Jeżeli się powie, że nie wiem, w sensie, że nie wiem, czy jesteś piękna, no to wtedy ona podobno się jakoś tam kłopocze, zastanawia i wtedy mamy szansę uciec. Ale no wiadomo, jest to tylko historia z folkloru takiego japońskiego. W ogóle, moi drodzy, ja uwielbiam wszelkiego rodzaju creepypasty i tym podobne, dlatego to mówię, to jest World of Horror troszeczkę nawiązuje też do moich takich upodobań, jeżeli chodzi o
o atmosferę i klimat. Nie lubię straszaków takich, gdzie się nie mogę bronić, aczkolwiek takie gry z takim klimacikiem, tak z horrorem, to bardzo fajne, bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą może nawet kiedyś zrobimy sobie jakiś taki pseudo podcast na ten temat. No może, 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 może. Powiem wam tak, ogólnie creepypasty Azergotila to ja znam na pamięć. Wszystkie, od A do Z. Ja mogę po prostu cytować tego człowieka. Nawet jak sobie to tłumaczę, to sobie te creepypasty, mimo że tam słuchałem po 40 razy, to ja nadal sobie to słucham. Nie wiem, jakoś tak mnie relaksują po prostu te pasty. Więc może kiedyś zrobimy sobie na taki podcaścik na temat właśnie różnych duchów, czy czegoś innego, czy past samych w sobie. Jeżeli bylibyście ciekawi takiego tematu, takiego w ogóle stylu nagrywania, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. A my teraz zacznijmy walkę z kobietą z nożyczkami. Dzień dobry pani. Dobra, mamy broń. Nie chcemy jej kopać, chcemy zatkować ją naszą bronią. Mamy coś takiego jak attack with your weapon, czyli zaatakują swoją bronią. Czas wymagany to jest 66. W teorii możemy zatkać 3 razy. Dobrze. Mamy 4 damage'a. Bazowa szansa na trafienie 57%. Kick ma 80. O! Strong za to potrzebuje czasu 103. Ale możemy tylko w sumie dwa ataki zrobić, to jest też bez sensu. Bo mamy 4 i 6. A może to nie jest bez sensu? Nie, no bez sensu. Muszę być tylko 3 razy. I wtedy mamy w sumie po 4 DPS, a 12 DMG. Mamy dychę. No. Mamy jeszcze jakiś boost do tego. No właśnie, może było ten boost zrobić. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Zaklęcia, przedmioty, mamy coś? No, nic tu nie ma. Dobra. Launch sequence. Aha. Świetnie, kurwa. Zmisowaliśmy dwa. Zabrała nam dwa wytrzymałości. Dwa wytrzymałości nam zabrała. Dobra, widzę, że kobieta nas dźgnęła, pokrywając całą ścianę w krwi. Lecimy tak, jak leciliśmy. Lecimy, jak leciliśmy. Okej, okay, czyli robimy 3 razy. Jezu, ile to... Ile to ma misa? Od cholery. Dobra, widzę, że podniosło swoje nożyczki, więc może być zaraz atak taki większy. Wolałbym, żeby go nie było. A ona ma tu HP. 22 i minus 2 AL. Okej. Okay. 33 powera. Odniosłeś nam kontuzję slit mouth, rozcięte usta. Oh no. Faktycznie, mamy to. 6 wytrzymałości, no dużo nam hituje. Czujesz, jak twoje kąciki ust rozwierają się, w sensie no, pocięła nam twarz. Jeszcze raz. Damy radę. Easy. Dobra. Znalazłeś nowy przedmiot, przeklęte nożyczki. Zmrożony ze strachu patrzysz, jak się zbliża. Jej ostre nożyczki powoli przecinają twoje policzki, gdy cię pyta, czy jestem piękna? Mrożąca krew w żyłach, historia szkolnych nożyczek. Zakończenie C. Okej. Okay. Horror się skończył. Na razie. Wyposażony w prostą brzytwę, nadchodząca zagoda plus 4%. Twoja rozgrywka trwała 21 minut 47 sekund. No prawie. To nie jedyna tajemnica nękająca to miasto. Musisz kontynuować śledztwo. No dobra. I moi drodzy, to właśnie na tym polega World of Horror. Ogólnie widzę, że ja tu troszeczkę to tłumaczenie popierdoliłem. Jakkolwiek to brzmi. I tam coś popsułem. Tam coś popsułem z tym tłumaczeniem. No ale mówię, ja to tłumaczyłem na sucho. Nie włączałem w ogóle tej gry. Ja w tej grze, wiecie ile mam? Przetłumaczyłem pół gry. Mam 64 minuty.
I to tylko dlatego, że chyba raz wyszedłem do toalety i zapomniałem wyłączyć gry. Tylko dlatego. Tak długa kupa była. Dobra, nowa historia. Kontynuujmy tak, jak było. Zajęcia pozalekcyjne. Ta opcja przygotowuje dla Ciebie standardową rozgrywkę Skeptic, pozwalającą Ci rozpocząć grę bez zmartwienia się o szczegółowe rzeczy. No dobra, zobaczmy. Miasto Shiokawa, standardowo. Szybki postęp, tralalala. Starzy bogowie, złośliwe istoty. No właśnie, tutaj również mam jeszcze do dyspozycji starych bogów. Mam nadzieję, że będę mógł Wam to pokazać. Okej, okay. Aleksandria, 48 rok przed naszą erą. Domniemana przyczyna zniszczenia biblioteki aleksandryjskiej, doskonały posąg z czarnego marmuru został niedawno ponownie odkryty i obecnie czeka w muzeum na swoją długą oczekiwaną premierę. Zasady starego boga. Zarówno ty, jak i wrogowie zadajecie dodatkowe obrażenia. Historia, World of Horror, tylko karty atutowe dla postaci. Okej, okay, pierwszy raz wybierz to. Witam i dzięki za swoją próbę gry w World of Horror. Zainspirowany grami przygodowymi z lat 80. Wizualnymi... załadowanymi takimi wizualnymi rzeczami mogą być dla Ciebie troszeczkę dezorientujące. W tym krótkim tutorialu postaram się wyjaśnić Ci wszystkie elementy i przygotować Cię do walki ze straszliwymi bogami. Paweł, kreator gry. Panie Pawle, jest Pan Polakiem i tyle czasu już od release'u gry, żeby nie było języka polskiego, to naprawdę kici oko rokokoko, bo nie było to trudne do zrobienia. Naprawdę. Zrobienie tłumaczenia tej gry to jest poświęcenie 1,5 tygodnia. Tylko. A żeś się na Polaków, na swoich rodaków wypiął gołą dupą. Więc... no. Nie lubię takich kursów. Okej, okay, kontynuujmy, bo się wściekłem. Jest to główne okno gry. Tutaj możesz interaktować się z poszczególnymi otaczającymi cię rzeczami. Rozwiązywać tajemnice i walczyć z przeciwnikami. Wszystkie wykonane akcje będą dodane tutaj do logu. To ty po prawej. World of Horror ma w sobie elementy RPG i twoje atrybuty są tutaj rozdysponowane w 6 podstawowych statystykach. Rusz swój kursor do nich, aby dowiedzieć się więcej. To siła. Statystyka używana do opisywania twoich wychodzących wydarzeń oraz do prędkości wykonywanych akcji w trakcie trwania walki. To dexterity, czyli zręczność, statystyka używana do terminowania twoich eventów i tak dalej, i też do prędkości twoich ataków. Dziwne. Dobra, percepcja. No to też jest... dobra, to widzę, że to wszystko jest to samo. Okej, okay, no i fundusze oczywiście reprezentują, ile masz kasy. Ile masz hajsiwa? Stamina reprezentuje twoje psychiczne... fizyczne, przepraszam, zdrowie. Jeżeli spadnie do zera, twoja postać umrze. Rozsądek, czyli reason, reprezentuje twoją stabilność i psychiczną do konfrontowania się z horrorem. Jeżeli sięgnie zero, twoja postać się rozpadnie, w sensie załamie i gra się zakończy. To twój ekwipunek. Możesz trzymać tutaj do 4 przedmiotów. Żeby je obserwować, użyć albo zekwipować, wybierz przedmiot w okienku do tego przeznaczonym. To tutaj 3 equipment sloty, czyli miejsca w ekwipunku. Zaekwipowane przedmioty nie wliczają się do limitu 4 przedmiotów. A to jest oczywiście broń używana w kombacie. W sensie to.
B i C to są trinkety i armor. Kiedy progresujesz swoją rozgrywkę, więcej dosyć takich pomocnych tipsów zostanie oczywiście przygarniętych. Czy chciałbyś włączyć... Czy chciałbyś... Tak, włączyć, dobrze mówię. Tutorial dotyczących turowych walk? Nie, nie chcemy. Dobra, mamy tak. Nasz dom, latarnia morska. Oczywiście broni nie mamy. Czy my coś możemy tutaj inspektować? Nie możemy, to jest tylko zdjęcie poglądowe, okej. Okay. Widzę, że jesteśmy jakąś naszą koleżanką. Pójdźmy do naszego domu. Sprawdzasz skrzynkę pocztową. Jest pusta. Po powrocie do domu zastanawiasz się nad kolejnym ruchem. Nie badasz obecnie żadnej dziwnej tajemnicy. Ostatnie wycinki z gazet i notatki zebrane w sąsiednim pokoju... powzajazdy, co? powinny wskazać ci właściwy kierunek. Wiem, co ja tu zrobiłem. Ogólnie tutaj jest wiele tekstów powtarzających się typu inn, typu, nie wiem, shop, typu forest i tak dalej. I ja, chcąc sobie delikatnie przyspieszyć, wszystkie teksty typu inn pozamieniałem na zajazd i tym podobne. I dlatego tutaj powinny wyszukało inn i zrobiło powzajazdy. Dobra, to mam kolejne do wymienienia, spokojnie. Ja to sobie ogarnę. To jest takie od razu beta tłumaczenie tego. Okej. Okay. Oglądaj TV, weź kąpiel, wybierz akcję, zmień odzież, zajrzyj przez wizjer, wróć do ekranu miasta, rozpocznij nową zagadkę. Access to your storage, to oczywiście normalnie. Ukończymy jedną zagadkę, aby zapisać postęp. Nie są to dwie zagadki. No, wybierzmy jakąś nową zagadkę. Niewytłumaczalne i chorobliwe wydarzenia nękają twoje miasto już od jakiegoś czasu. Zaznaczyłeś 5 z nich, mając nadzieję, że coś się łączy. Możesz zająć się tymi 5 tajemnicami w dowolnej kolejności. Uważaj, twoje decyzje będą cię prześladować i wpływać na jeszcze nierozwiązane tajemnice. Okej. Okay. Thomas Go On, to jest nieprzetłumaczone. Tragiczna opowieść o nauczycielu taumaturgii. Udana operacja. Taśmy... Mamy 4. Miał być 5. Nie ma. Tego nie zrobimy, bo jest oczywiście nieprzetłumaczone. No to udana operacja. Niech będzie. Brąca krew w żyłach, kronika karma z nowej peleryny. Wśród znajomych rozprzestrzenia się nowa gra. Wyzwanie pozostania w nieużywanej szkolnej toalecie po lekcjach. Odważ się spotkać Akamanto. To, co początkowo było nieszkodliwą zabawą, stało się śmiertelnie niebezpieczne. W zeszłym tygodniu znaleziono ciało chłopca. I to, nawet moi drodzy, ja to robiłem wczoraj. ja to tłumaczyłem wczoraj. A prezentuj zagadkę, zbadaj zakreśloną lokalizację. W miarę postępów lokacja i zasady mogą ulec zmianie. Okej. Okay. Nie możesz zbadać swojego domu. Maska zostawił coś za sobą. Okej. Okay. Dyrektor szkoły zakazał gry, ale to widzę, że nie zmieściło się. nie zmieściło się. Przechowane przedmioty, odpocznij. Chcę wyjść. Podróż do szkoły, podróż do szpitala. Dom, już tam jesteś, podróż do apartamentów. Dobra, no chcemy iść do szkoły. Badaj szkołę. Plac szkolny, biblioteka, najpierw szkoła. No, czyli ten sam event, co i tam był, czyli znajdujemy ten model. Jeden z twoich przyjaciół mówi, że nie wierzy w klątwy i zamierza wykonać niebezpieczne wyzwanie. Zgłosiłeś to swojemu dyrektorowi, który obiecał, że się tym zajmie. No dobra. W razie tu nigdzie nie idziemy. No zbadajmy szkołę na razie. Korytarz. Okej. Okay, ostrożnie wchodzisz do klasy biologicznej. Pokój wydaje się być pusty na pierwszy rzut oka, dopóki nie włączasz lamp, w sensie żarówek. Zastykasz w horrorze. Leżąca w basenie krwi jest jedną z nauczycielek. Z nożem do
owoców w swoim ręku. Jest tutaj słoik formaldehydów na pobliskim table, boże, na pobliskim stole. Mesmerized. Co znaczy mesmerized? Mesmerized. Zahipnotyzowany. Nie znam takich słów. Przez spiralną pattern. Boże. Znam słowo. Wzór. Zahipnotyzowany przez spiralny wzór na morzu skóry kreatury? Chodzisz delikatnie bliżej martwego ciała i bliżej, bliżej. Kiedy nagle głos zaczyna. Okej. Okay. Co to jest? Forgotten specimen. Nie wiem, co to jest, ale key. Nie mam żadnej broni. 14 HP, mamy tutaj po ataki za 3, tak? No dobra. 4 polecą. Cztery poleciały. Walnijmy to znów. Padło. Dobra. 7 expa. Czekaj, co to jest? Znajdujesz przedmiot. Grudka mięsa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym to trzymał, ale okej. Okay. Dobra. Prac szkolny. Wejście kosztuje zagładę. Rekrutować sojuszników, poznać plotki. Okej. Okay. Idziemy dalej szukać. Biblioteka. Upał kontynuuje ze swoimi rekordowymi temperaturami. Kontynuując swoje dochodzenie, zabiera więcej i więcej swojego żniwa. W sensie, że są gorąco. Nic jeszcze nie znaleźliśmy. Plac szkolny. Basen jest pusty o tej godzinie. Jest ciemny, ale mógłbyś przysiąc, że coś nagle ruszyło się pod powierzchnią wody. Podejdź bliżej. Tylko odlokać, sprawdź szafki. Włącz światła. Włączyłaś światła. Szczęśliwie dla ciebie żaden horror nie pływa w wodzie. Okej. Okay. Korytarz. O kurde. Stubborn. Co znaczy stubborn? Uparta recepcjonistka. Opisy wyglądały jak potwory. Mając dostęp do bazy danych uczniów, mogłabyś znacznie przyspieszyć swoje dochodzenie. Ale recepcjonistka nigdy by na to nie pozwoliła. Jeżeli tylko byłoby jakiś sposób, żeby mogła odejść na chwilę od komputera. Zagadaj do niej. Dobra, charisma checks. Udało nam się. Unannounced. Co to znaczy unannounced? To trudne słowa dla mnie. Niezapowiedziana kontrola. Tak myślałem. Zapytała. Dzięki za powiedzenie mi tego. W chwili, kiedy recepcjonistka jest zajęta update'owaniem nudnych papierów, kopiujesz kilka nazw i adresów z bazy danych. Okej. Okay. Biblioteka, kopiowane przedmioty, nie mam jeszcze nic. Nie mamy jeszcze nic. Wyrobię wszystkich na kolejnego, żeby wiedzieć, że to jest jakiś problem. Już było wszystko dobrze, to było dobrze. No to badamy dalej szkołę. Klasa. Czekaj. Dlaczego tak nagle jest tak ciemno na zewnątrz? Stoisz przy oknie, znaczy podchodzisz do okna, żeby zobaczyć na szybko. Jakiś dziwny, czarny smog dym. Smog dym, tak. Dym.
Wydobywa się z courtyard, co znaczyło courtyard? Winca, o. Osłaniając wszystko w oleistym wejpie, dymie. Obserwuj mnie. Percepcja, failure, o nie. W chwili, kiedy wpatrywałaś się w ten dym, coś sformowało się w gigantyczną rękę i było już za późno. Coś dostało się przez okno, wysyłając odłamki szkła wszędzie. Niezła stamina. Idziemy dalej. Siłownia. Znajdujesz stare trofeum, ustawione w szafce. Dokładnie obok porzuconego korytarza. Wszystko w środku jest pokryte małą warstwą kurzu. Jeden medal wygląda na dosyć cenny. Możemy albo zbić szybkę, żeby to złapać, ewentualnie możemy sprawdzić plakietki. Dobra, zbijemy. Rozwalasz okno, tnąc się troszeczkę. W ciągu tego procesu. Medal nie jest zrobiony ze złota, ale nadal możesz go łatwo sprzedać. Plus jeden fundusz, minus jeden stamina. No, to nie był dobry deal. Badaj szkołę. Biblioteka. Słysząc kroki za sobą, uświadomisz sobie, że nie byłaś jednym studentem tutaj. Dziewczyna nosząca demoniczną maskę zaczyna się śmiać. Kiedy podchodzi bliżej. Oh shit. Young witch. My nie mamy zbytnio nawet HP ani ataku. Ale minus 3 stamina, spokojnie. Minus 3 to jest minus 3 ataku. Powinniśmy wygrać, ale troszeczkę sobie po dupce. Aj, myślałem, że nam się uda. Dobra. Teraz powinno się udać. Easy. Nóż do kartonów, uszkodzony. To nie powinien być nóż do kartonów, tylko nóż do papieru. Znaczy, do kurde. Do tapety. Nóż do tapet. Znajdujesz przedmiot, okej. Jedna z twoich przyjaciół mówi, że nie wierzy w klątwy, okej. Idziemy dalej. Plac szkolny. Okej. Parkowy gość, który zniknął. What the fuck? To był straszak. Wchodzisz do sali artystycznej. Pokój jest wypełniony na wpół skończonymi statuami i bizarre, to znaczy bizarre, dziwaczny. Tak, dziwaczny. Dziwacznymi maskami, wiszącymi na ścianie. Jedno ze statuł zerka na ciebie dosyć realistycznie. Tę maskę. Jedna z mask wygląda znajomo do tej, którą widziałeś na książce do okultyzmu. Zdecydowałeś, że ją weźmiesz. Dobra, plus item. Nie wiem, czy plus item to jest to, że zepsuło się coś, czy nie. No, sprawdzę sobie to. Ja sobie teraz screeny robię i zaraz będę wiedział. Dobra. Jeszcze z jedną może zrobimy i myślę, że resztę sobie zobaczymy już w następnym odcinku. To jest siłownia. Korytarz zalany jest przez czarną masę, która powoli wydobywa się spod niezamkniętych under... Nie chcę was ukłamać, kurde. Under... Nif... A, spod spodu drzwi z klasy chemicznej. Dump. Wilgotna, spleśniała tęchnizna rośnie
Twoją stronę coraz bliżej i bliżej. Jak zamierzasz przedostać się na drugą stronę? Ryzykuj przejście przez. Take a detour. Detour, kurwa. Take a detour. A, objazdem. Dobra, idziemy przez. Mamy injury. Dobra, coś ugryzło cię w ręku, chyba kostkę? Nie jestem pewny, tak, kostkę. Nie krwawi zbytnio, ale możesz martwić się o infekcję, jeżeli czarna maść przedostanie się do rany. Dobra, moi drodzy, następne rzeczy oczywiście sobie ogarniemy już w następnym odcinku. Ja dokończę to tłumaczenie, ja już widzę, co mam tutaj dokończyć. I myślę, że w następnym odcinku już powinno być jak najbardziej wszystko dobrze przetłumaczone. Oczywiście będą jakieś tam jeszcze różne niuanse, ale i tak myślę, że będzie dobrze. W ogóle mam jeszcze jakiś poziom do góry, znaczy możemy sobie wylevelować, ale okej. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o samym filmu Grał dla Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z World of Horror, bo na pewno będą. Trzymajcie się. Hej, hej!